W akcie oskarżenia, który sformułowała prokuratura, cały czas mowa o... o znieważeniu i zniesławieniu lekarzy za pomocą mediów społecznościowych na portalu Facebook. Cała sprawa zaczęła się po wpisie starosty na temat jednej z lekarek zakażonych koronawirusem, która sama pojechała na kontrolny test do punktu drive-thru, nie doczekawszy się karetki. W obronie lekarki stanęli inni medycy, a Wielkopolska Izba Lekarska zażądała przeprosin. W związku z tym, że one nie padły, złożyła zawiadomienie do prokuratury. Dzisiaj miał ruszyć proces. Sprawy o zniesławienie i znieważenie są niejawne z mocy prawa. Dlatego też Państwo nie będziecie mogli przebywać na sali rozpraw podczas jej przebiegu. Ta nie trwała jednak długo. Po 10 minutach z sali wyszła prokurator wraz z oskarżycielem posiłkowym reprezentującym Wielkopolską Izbę Lekarską oraz obrońca starosty. Z samego rana do sądu trafił wniosek obrońcy starosty o zmianę sędziego prowadzącego sprawę. Rozprawę przesunięto na marzec przyszłego roku. Eligiusz Komarowski w sądzie się nie stawił. Do zarzutów odniósł się później. Wszystkie zarzuty, te publiczno-skargowe, które mi bezpodstawnie zarzucano, zostały umorzone do tego stopnia, że jestem oskarżony tylko i wyłącznie o to, że z mojego profilu facebookowego wobec dosłownie kilku lekarzy podobno były publikowane treści, które ich zdaniem ich zniesławiają. W mediach społecznościowych starosta miał ich określać m.in. mianem buców i warchołów, czy nazywać ich nieodpowiedzialnymi, goniącymi za pieniędzmi ludźmi bez empatii. Jak tłumaczy, zarzuty są nieprawdziwe i na pewno nie był autorem tych słów, bo jak zapewnia, jego profile na portalu społecznościowym obsługuje kilka osób.